Kamil Walczak, witam Państwa i zapraszam na krótkie opowiedzenie o tym, co nas czeka dzisiaj, ale i w kolejnych dniach w pogodzie. Zaczniemy od mapy synoptycznej przedstawiającą sytuację baryczną nad Europą ostatniej nocy. Widzimy front atmosferyczny, który rozciąga się od Wysp Brytyjskich aż po Morze Czarne i ten front przynosi nam obecnie opady. Są to opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie również samego deszczu. I ten front wyraźnie również jest widoczny na zdjęciu satelitarnym. Tutaj rozciąga się od zachodniej Polski po Lubelszczyznę, Podkarpacie. Widzimy grubszą warstwę chmur, z których właśnie wypadają te opady. Natomiast na północy widzimy troszeczkę przejaśnień pomiędzy zachmurzeniem kłębiastym. Przebija się tutaj słońce, więc tam możemy liczyć na trochę więcej słońca. Dzisiaj najchłodniej na północy kraju. Tam miejscami temperatura maksymalna 0,1 stopień. Natomiast najcieplej na południu i południowym zachodzie kraju do 5 stopni. Na północy też najładniej, tam najmniejsza szansa na opady i najwięcej słońca. Natomiast najwięcej opadów na zachodzie, południu i w centrum kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na południu kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W najbliższej nocy przewaga zachmurzenia dużego, ale możemy gdzieniegdzie liczyć na większe przejaśnienia. Wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem na zachodzie kraju, początkowo również samego deszczu. Najchłodniej będzie na północy kraju. Tam temperatura spadnie do minus 6 stopni. Natomiast najcieplej na południowym zachodzie kraju. Tam temperatura spadnie do minus 1, a lokalnie nawet 0 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale już na wybrzeżu w najbliższym w pierwszych godzinach będzie się wzmagał dość silnego i w drugiej połowie nocy może osiągać na zachodnim wybrzeżu w porywach nawet do 55-60 km na godzinę. W związku ze spadkiem temperatury poniżej zera i występującymi obecnie opadami deszczu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o oblodzeniu dla południowych części województw lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Jutro w dzień nadal przewaga zachmurzenia dużego z opadami głównie na północy śniegu i deszczu ze śniegiem, na krańcach zachodnich również samego deszczu. Najmniej opadów na południu kraju, tam również najwięcej słońca. Na północy najchłodniej, zaledwie 1-2 stopnie, natomiast na południu i na południowym zachodzie najcieplej do 6-7 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na zachodzie i północy zmagający się do dość silnego, w porywach nad morzem sięgający nawet 75 km na godzinę. Również w nocy z wtorku na środę będziemy mieli do czynienia z silnym i porywistym wiatrem, zwłaszcza na północy i na wybrzeżu kraju. Tam dalej możemy spodziewać się porywów wiatru do 75 km na godzinę. W głębi lądu te porywy wiatru nie powinny przekraczać 55-60 km na godzinę. Nadal będzie przewaga zachmurzenia dużego z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, początkowo również samego deszczu. Najchłodniej nadal na północy, tam około minus 3 stopni, natomiast na południu najcieplej, tam przez całą noc temperatura powyżej zera, około 1-2 stopni. W środę nadal przewaga zachmurzenia dużego, tutaj niewiele się w pogodzie będzie zmieniać i opady na południu deszczu, a na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu. Nadal najchłodniej będzie na północy, tam temperatura niewiele wzrośnie powyżej zera, maksymalnie do 1-2 stopni. A południe kraju nadal najcieplejsze, tam do 6-7 stopni. Nadal musimy się na północy kraju liczyć z silnym i porywistym wiatrem w porywach sięgającym 70-75 km na godzinę. Ten wiatr zacznie się uspokajać dopiero
w nocy ze środy na czwartek. W kolejnych dniach, zarówno w czwartek, jak i piątek, sobota, będzie to przewaga zachmurzenia dużego z opadami deszczu, które cały czas, opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, które cały czas będą przemieszczać się z kolejnymi frontami i układami niżowymi z zachodu na wschód. Czwartek i piątek jeszcze stosunkowo dość chłodny, natomiast w sobotę czeka nas duże przejściowe ocieplenie. Najchłodniej nadal będzie na północy, tam 3-6 stopni, ale na południowym zachodzie kraju napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze. Tam możemy w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczyć nawet 13 stopni. W sobotę w całym kraju należy się spodziewać silnego i porywistego wiatru, który w porywach może sięgać nawet 80-85 km na godzinę. W niedzielę niestety już ochłodzenie, więc to ciepło z nami zakości tylko na jeden dzień. I w całym kraju temperatura będzie niższa od 1 do 4 stopni. Natomiast w nocy temperatury ujemne. Będzie przewaga zachmurzenia dużego i opady deszczu, które występowały w sobotę, przejdą już w opady śniegu.